Dzień dobry, witam Państwa bardzo miło w kolejnym odcinku z Totka, z Tears of the Kingdom. Zagrajmy w tą grę. Ostatnie kilka sidequestów do zrobienia, ostatnie parę rzeczy, pomoc dla dwóch wróżek, tutaj zabawy z tym zespołem, jeszcze kilka parę misji właśnie zaginionej Zeldy, podszywaczki Zeldy i tak dalej do zrobienia. I później będę chciał zajrzeć sobie tutaj i w miarę możliwości jeszcze zajrzeć sobie tutaj. Nie wiem, ile z tego wyjdzie, ale do rzeczy, wiemy o co chodzi. Musimy wózkiem zabrać ich tam. No wystrzeliłbym się do góry rakietami, a potem leciał po prostu. Nie wiem na ile będzie chciał lecieć i czy bardziej hoverboardujemy się, hoverujemy wiatraczkami do dołu, czy bardziej samolocik i do przodu. Ciężko powiedzieć, co będzie tutaj najlepsze. Zawsze jest ta magiczna maszynka właśnie i po prostu to przerobić sobie i pójść troszeczkę na łatwiznę. Nie wiem, czy cztery wiatraczki tutaj będą wystarczająco silne, ale poza tym wygląda to całkiem solidnie. Umieścić na środku. Nawet pasuje, powiedziałbym. Ciężko powiedzieć. Zobaczmy, przetestujmy. Zabiorę was. Zmieścicie się na wózku? Zmieszczą się, okej, bo raz mieliśmy problem, że było im ciasno. Ale tutaj... Okej, jeśli umieścimy to z przodu, no to myślałem, że powinno zadziałać. Stabilność nasza... Idealnie, lepiej się nie dało. Czy się dało? Okej, jesteśmy faktycznie troszeczkę zbyt jesteśmy zbyt ciężcy. Ups. No tak myślałem, że to będzie trudne. Ale nie ma czegoś, czego nie naprawi kilka wiatraków. Dobra, dwa razy więcej siły. Tutaj powinno to działać. Tak wiemy, że dwie rakiety naraz niekoniecznie się łączą, ale czym więcej wiatraków, to faktycznie zawsze ma większą siłę. Dobra, wskakujemy. Dobry start. Zabiera nas to wysoko. I... Idealnie, tylko teraz z wylądowaniem może być ciężko. Najlepiej będzie, jeśli tak delikatnie łap puść, żebyśmy się nie rozbili, okej. Wielka wróżko, jesteśmy! Teraz przygotuj się na występ życia. Naszego i twojego życia. Wszystkich życia. Bo żyjemy robiąc ten występ. No już to wiedzieliśmy. I Kasia jest szczęśliwa. Jesteś, mamy cię. Która to była? Żyjesz? Ciągle? Halo? No mówiła do nas. Oto i Kasia, wielka wróżka. Właśnie ona. Ile rubinów. Rubin na czole, jak trzecie oko Ruru. O kurcze, jahuhu. Patrz, Piper, obudziła się. Och, nie wiedziałam, że będzie taka błyszcząca. Pom, pom i taka wielka. Ja, ja, dziękuję znowu. Za jaką nagrodę? Tutaj, weź to. Okej, jeszcze jedna wasza misja. Zaraz do zrobienia. I First Deity wymaga więcej rzeczy ze smoków, tak samo jak na drugi poziom. Ale nie wiem, czy tego potrzebuję. Nie potrzebuję żadnych ulepszeń, ta gra jest jaka jest. Ale jeśli coś, jeśli w którąś stronę, to tutaj, tak? Myślę, nawet na trzech serduszkach, jeśli ulepszymy te zbroje sobie na ten trzeci poziom, będziemy nie do zabicia. Możliwe. Niewykluczone. Niemożliwe. No dobra, będziemy mogli sobie to ulepszyć, tak żeby pokazać mniej więcej, sprawdzić, jak będzie balans wyglądał, tak? Trzy serduszka plus ulepszenia broni, zbroi, jak to działa razem ze sobą. Dorwanie trzech smoków chwilę zajmie, ale... Ale damy radę. Jednak to jeszcze nie teraz. Szkoda, że nie mamy jakiegoś przebrania wielkiej wróżki czy coś. Nie wiem, jakby coś takiego miało wyglądać. Burza, to ja idę spać. Przy burzy najlepiej się zasypia. Taki jest fakt. Życia. I niestety przy burzy też się najgorzej eksploruje i robi sidequesty, więc no. Okej, widzę, że burza nie przechodzi, deszcz nie przechodzi. Więc... Jak już się przemęczymy. A co ty, Pen, mówiłeś? Hej, partnerze! Też badasz plotki tutejsze? Doceniam twojego ducha. Większość ludzi by, no, się chowała w taką pogodę i tyle, poddałaby się. Ale nie ty, ty jesteś prawdziwym. Słyszałem interesujący świergot tutaj. O, więc ty też jesteś reporterem, co? Po prostu miałem dziwne doświadczenie i w ogóle. Tam? Na drodze. Koło miejsca budowania na skrzyżowaniu. Gdzie spadły rzeczy z nieba, jakaś dziwna kobieta podeszła do mnie. Proszę, proszę, musisz jej pomóc. Hmm? Jej życie jest w niebezpieczeństwie, byłoby gorsze, żeby powiedzieć, kim ona jest. Ale proszę, musisz ją uratować. To do mnie powiedziała. Aha, tajemniczo. Jak zawsze. Wow, ta kobieta brzmiała na strasznie zdesperowaną, więc postanowiłam iść za nią. Ale nieważne, jak ciężko próbowałam, nie mogłam nadążyć. W końcu zgubiłam ją,
I cóż, to tyle tego było. A. Hej, partnerze. Czy coś cię uderza jako nietypowe na temat tej osoby, która nie chciała zdradzać, kim jest? Czy może być ona kimś ważnym z tego powodu? Jeśli jej życie jest już w niebezpieczeństwie? Cóż, łącząc kropki, łącząc fakty. Ha, ciekawe o co z tym chodzi. Ważna osoba, która zaginęła, co? Nie mogę być pewna oczywiście, ale jest pewna szansa, co nie, że to może być nasza księżniczka, więc musimy to sprawdzić. Chyba ją tu nawet faktycznie mamy od razu. Dziwna kobieta na skrzyżowaniu, prosząca o pomoc. Aha, chyba kolejne nieporozumienie z tego wyjdzie, co? Tak jak za tamtą, która śpiewała Ralera. O nie, mój biedny przyjaciel, proszę, musisz ją uratować. Wszystko w porządku? No nie jest w porządku. Nie, blond włosy? Nie wiem, kim jesteś, ale proszę, pomóż mi. Jest w ukryciu i nie może się ruszać. Moja przyjaciółka jest w niebezpieczeństwie. Proszę, nie mogę zrobić tego sama. Dobra, chodźmy. Dziękuję. Moja przyjaciółka się teraz ukrywa. To jedyny sposób, żeby nie wykryli jej ludzie ze złymi intencjami. Jesteś jego klanem? I tam jest kryjówka jego klanu i to jest pułapka jego klanu? To brzmi wszystko jak pułapka jego klanu. W tamtym kierunku. Nie jestem pewny, gdzie tu dokładnie biegniemy. Mogę coś takiego? Chcemy się rozpędzić rakietą, a potem przełączyć na sanki, no żeby takie połączenie umiejętności zrobić. Nie wiem, czy to wyszło. Miałem wrażenie, że to nawet całkiem wyszło. No tak czy siak, robienie sobie tutaj super przyspieszenia i to był misklik, ale wskakiwanie na to dla mega prędkości jest zawsze cudowne. Ty też możesz mnie nie denerwować. Mam nadzieję, że tyle wystarczy. Tutaj, patrz! O ja, ale jesteś zmoczony. Przepraszam, że zostawiłem cię w tyle. Tak mnie się martwię o moją przyjaciółkę. Odpoczywa ona teraz bezpiecznie poza widokiem. To jedyny sposób, żeby była bezpieczna. Okej. Pójdziesz na szczyt tego klifu? Spotkamy się tam. Jak ty tam niby pójdziesz? Wspinacz, jest mistrzynią wspinaczki. W deszczu. Niezła jest. Jak już się bawimy rakietami, możemy tak to zrobić. Nie wiem, jak koleżanku tutaj weszłaś. Czy też masz swojego ascenda, czy coś innego? Jak jesteś jakimś bogiem? Masz giga klanowe teleporty? Och, jestem taka niemiła, muszę cię przeprosić. Chodź, moi przyjaciele czekają na ciebie. Pułapkę giga klanu. Musi to być. Musi? Czeka tam niedaleko. Męczysz mnie po prostu? Co się dzieje? Jak ty tam niby biegniesz? Może, nie wiem. Tulin tutaj bardzo pomocny, jeśli chodzi o robienie takich dystansów. Już czekasz. Nie wiem, jak to zrobiłeś tak szybko, ale brawo. Jeszcze więcej tędy. Blond włosy, odwaga, żeby zmierzyć się z takim wyzwaniem, a potem kolejnym wyzwaniem i kolejnym? Ach, i twoje obrzydliwe, niepowstrzymane poświęcenie, aby czynić dobro. Jesteś wybranym ochroniarzem księżniczki Zeldy. Miecznikiem Linkiem, co nie? Hihihi, tak się cieszę, że cię mogę spotkać. Teraz to twój ostatni przystanek. Twój grób. Haha. Tarete. Kolegów, no właśnie. Kolegów masz ze sobą. Damy radę jeszcze? Z tobą? Zanim cokolwiek? Oj, ale uniki. Ale już tego nie unikniesz. Więcej? Od razu? Tyle. Zaraz, kto by pomyślał, że to była jakaś taka przesadzona pułapka ustawiona przez Giga Clan? Jeśli nie wiesz, jeszcze są grupą asasynów, która próbuje tutaj doprowadzić do ruin Królestwo Hyrule. Słyszałem, że są dobry w przebieranie się i tak dalej, podszywanie, ale udawanie wieśniaka? Nigdy bym nie zgadł. I całe to gadanie na temat miecznika, który chroni księżniczkę? Oni myśleli, że ty, taki młody reporter, który też ma blond włosy, wierzą, że ty jesteś tym miecznikiem, który pomaga księżniczce? Ale nie farcik, kolego, ale nie farcik. A poza tym blond włosy teraz są one pomarańczowo-żółte, to nie nazwałbym tego blond do końca. Niezłe skillsy swoją drogą. Jeśli uciekłeś Giga Clanowi, jestem dumny z ciebie. Stówka. Kolejny kawałek ubrania. Kolejny. Bam! Po 9 misjach mamy 2/3 jakby. Ciekawe. Może to taka piramidka jakby, że najpierw 5, potem 4, potem jeszcze 3 zostały, więc będzie ich 12? Może w tą stronę? Może nie, nie szukajmy w tym jakiejś przesadzonej logiki. No albo nie ma jakiegoś wspólnego dzielnika, że jest 15, więc 5. Więc 5-4-4 na przykład. Mogło. No 5-4-4 albo 5-4-3 to są dwie sensowne opcje. Czy jeszcze albo 4 misje, albo 3 zostały? No myślę, najlepiej będzie zabrać się za misję kolejnej wróżki od razu. O, w innej części świata pogoda jest nieco przyjemniejsza. Miło zobaczyć, bo ostatnio ten deszczu się nie zatrzymywał. Okej, miejmy na uwadze, gdzie jest smoku. Spróbujmy zrobić tą misję wróżki bardzo szybko, żeby zdążyć później skoczyć z wieży do smoka i zgarnąć te części do ulepszenia. Wow,
Jak już tu jesteśmy, to pogadajmy z tobą w takim... Tak, zaraz, tak wysoko, co się dzieje? Wykrzyknik się pokazał. Wow! O, fiu, to tylko ty, partnerze. Powinien był wiedzieć, że użyjesz... Co, deszczu, żeby poruszać się cicho? Aha. Nie gadaj, że znowu padać zaczęło, dlaczego? Dopiero co chwaliłem pogodę. Moje pióra są naprawdę potargane, co? No, nie mówię tutaj o tym, jak mnie przestraszyłeś, nie o to chodzi. Chociaż to też troszeczkę było straszne. Ja mam na myśli księżyczkę Zeldę, podobno... No, podobno Zelda była... porwana. Czy słyszałeś o Iga klanie? Już nie przerabialiśmy tego kilka razy, dlaczego dopiero co mówisz? Hej, czy wiesz, czym jest Iga klan? Gdy wcześniej mieliśmy jedną sprawę o Iga klanie już? Halo? Główka twoja? Deszcz tak wpływa na ciebie, że po prostu ciężko ci się myśli? Nie wiem, wydaje mi się dla ptaka deszcz całkiem denerwujący. Ciężko powiedzieć. Mokre włosy i w ogóle tak? A mokre włosy, gdy cały jesteś z włosów takich piór dodatkowo, czyli pióra to takie bardziej włosy, to nie wiem, deszcz, gdy one te pióra są mokre, jesteś taki ciężki, to nie wiem. Nie byłem nigdy ptakiem, więc ciężko mi powiedzieć, ale wydaje się to nie za fajne. Są jakimiś szumowinami, którzy wychwalają złe istnienia i planują złe rzeczy przeciwko Zeldzie. I teraz mówią, że ją porwali. I co więcej, nie martwi ich bycie znalezionym, właściwie wysłali wiadomość do nas. Zabraliśmy Zerudę do wyciętego serca górujących bliźniaków. Okej, to jedno. A grajkowie są niedaleko. Wróżka w tym deszczu. I jest pokazane słoneczko, a pada deszcz. Co to znaczy? Wróżka kotera, a w sumie nie tak daleko. Po prostu samolot z przodu z paroma wiatrakami. I tyle, tak? Oj, tylko jeśli ta rakieta będzie działała na ciebie, a tu jesteście połączeni tak luźno całkiem, nie sztywno. Boję się o rezultaty tego, ale sprawdźmy. Nie mam pojęcia. Okej, wystrzelili beze mnie. Nie, no jak mówię, nie było to najlepiej przypięte ze sobą. No tak naprawdę nie muszę rakiety dawać i to zadziała, tak? Ale bardzo lubię rakiety dawać. Więc jeśli ma z rakietami zadziałać lepiej, musimy sprawić, że i tył, i przód będą, no, podobnie się poruszały. Będą w miarę zsynchronizowane, mam nadzieję. Przez co jeśli tył będzie leciał do przodu i przód będzie leciał do przodu, to nie powinny się odłączyć. Chociaż wciąż nie jest to pewne, ale właśnie, tak? Rakiety jedna, druga lecą tak jak trzy... Nie, myślę, że wpadnę w zakończenie misji. Jak zawsze faktyczne wylądowanie to największy problem. Okej, wow, teraz to tak z łatwością wpadłem w jej ten zasięg wróżki. Za wysoko wtedy byłem. Wielka wróżko, jesteśmy! Proszę wszyscy na miejsca. Jak wylądujemy poza kamerą, ekran czarny się zrobi, wylądowaliśmy bezpiecznie. Zaufajcie nam, okej. I gramy muzykę. No jak mówiłem już nieraz, tak, ta gra błyszczy, gdy jedną mamy walkę, w której musimy improwizować, jak te wyzwania, które nas rozbierają i zabierają nam rzeczy. Ta gra błyszczy, gdy daje nam zagadki ze milionem rozwiązań i musimy kombinować, robić jak chcemy. I ta gra błyszczy, gdy musimy coś przetransportować z jednego na miejsca, jednego miejsca na drugie, jak tylko chcemy, tak? Te systemy są zbudowane wokół tego, są cudowne wokół tego i jest całkiem dużo rzeczy tego. Tego daje w tej grze, tak? Dzięki czemu błyszczy ona bardzo często. Tak jak tutaj ta wróżka. Fajna wróżka, prawda? Z diamentami, ostateczna wróżka. Oho, udało nam się. Jauza! Myślę, że moje serce właśnie przyspieszyło troszeczkę, jak ją zobaczyłem. Nasze muzyczne występy grajków stajniowych są lekarstwem na cały marazm każdego i tak dalej, zła samopoczucie. Dajcie mi remix tego, grajkowie, zagrajcie mi to, bis proszę i w ogóle. Pieniądze. Wow, w końcu zagraliśmy dla wszystkich wróżek i to wszystko dzięki tobie, jestem poruszony, zainspirowany i pełny radości. Dziękuję tak bardzo, że nie poddałeś się mimo wszelkich problemów. Za każdym razem, gdy wielkie wróżki wychodziły do nas po usłyszeniu naszej muzyki, to dawało nam tyle pewności siebie, żebyśmy grali jeszcze lepiej. Jeśli kiedyś będziesz chciał usłyszeć moich bitów, to proszę wpadnij do stajni. To w naszych rękach, aby wrzucać najwięcej myśli i uczuć do naszej muzyki, którą gramy. Od teraz chcę, żeby ta muzyka uspokajała wszystkich podróżników, którzy wpadną do stajni, nie tylko wróżek. Możesz czuć się honorowym członkiem naszej drużyny, naszego zespołu. Możemy poznać twoje imię? Link. Link, serio?
Więc tak będziemy nazywali bohatera, który uroczatowo naszą wielką grupę. Nie jesteśmy już jednak stajniowymi Grejkami. Zmieniamy imię. W imię tego najszczerszego bohatera będziemy teraz zwani jako stajniowi bohaterowie. Albo horses. Konie. Para papa. Para papa. Para papa. Para papa. Siema, Kotera. Och, co za uczucie. Ten pierwszy oddech na świeżym powietrzu jest po prostu taki upajający. Fajne masz wróżkowe skrzydełka za uszami. Jakkolwiek to działa, po prostu taka ozdoba, tak? Para papa, para papa. Którą wróżką się grało w Age of Calamity? Czy wszystkie wróżki były grywalne? Możliwe, że wszystkie wróżki były grywalne. Nie pamiętam, jak to było. Ale kojarzę najbardziej ciebie? Nie wiem, były zdecydowanie wszystkie cztery, prawie na pewno. Jakoś się fajnie między nimi przedłączało, to był... Była świetna postać do walki. Para papa. Kocham te bity drumsowe. Ale przybębnił mi. Czujesz to ciepło? Jesteś gotowy na więcej? Maksimum. Okej, sugerujesz, że 4 gwiazdki, a może nawet 5. Da się tutaj. No raczej 4 po prostu. Nawet jeśli nie jest to liczba tak silna jak 3 czy 5, to 4 też może być. Para papa. Para papa. Spoko? Spoko, spoko, spoko. Smoku, smoku, smoku. Smoku się chowa tam. Akurat wlatuje do dziury w Kakariko. Ten po prostu materiał. Tak się błyszczy, tak jest niebieski, jest przepiękny. Jak te kryształy wyglądają. Wygląda zdecydowanie najlepiej. Za tych smoków. Znaczy no, jakby czwarty. Czwarty, czwartego piękno jest nie do opisania. A szczególnie gdy dotarło do mnie, dlaczego te wszystkie scenki fabularne nazywają się Łzy Smoka i... Oj. Oj, 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 oj. Nie myślmy o tym, to jest odcinek sidequestowy, a nie łzowy. Więc chill, 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 nie myślimy o takich rzeczach. O różnych poświęceniach innych smokofikacjach, fiksacjach. Ja to wezmę, ja to wezmę, ja to wezmę. Są te dobre przedmioty. Będzie trzeba jeszcze wlecieć na czwartego, troszeczkę z niego pozbierać. Dobra, więc bardzo ostrożnie. Udało się? Udało się. O to prosiła mnie, co nie? O szpony ich, a nie na przykład zęby czy coś. Czemu to miejsce jest jakieś przeklęte? Jest słonecznie, a pada deszcz konkretnie tutaj. Nie wiem. Znowu tak się trafiło. W sercu bliźniaczych gór, wewnątrz tej szczeliny, gdzie dokładnie? W jaskini. W jaskini mamy zagadki, które jeszcze nie potrafiłem rozwiązać. I ciągle nie wiem. Ciągle nie wiem, o co z nią chodzi. Jak na razie kompletnie nic tutaj nie widzę i nie jestem pewny, o czym mówią w ogóle. Wycięte serce masz na myśli, że... Gdzieś tutaj może? Wycięte serce, wycięte serce. Brałem to tak metaforycznie, że okej, środek tego miejsca czy coś, ale może powinien brać to jako faktycznie, no coś, co bardziej serce przypomina? Na to całe wycięcie brałem pod uwagę, że po prostu jest przecięta na pół i to mają na myśli, że w środku tej dziury całej. Ale może gdzieś na górze tutaj? Jest banda potworów, więc na pewno nie chodzi o was. Wycięte serce. O! O! Faktycznie to mieli na myśli. Niekoniecznie wycięcie pomiędzy tymi szczytami. A tutaj mamy jeszcze takie mniejsze bliźniaki wręcz i pomiędzy nimi coś. Spoko, spoko, spoko. Faktycznie musiałem tak troszeczkę pomyśleć o... No, jakby wow, ale z drugiej strony wiemy, że to nie jest prawda. Tylko zaraz się Vigaclan zamieni. I tak fajnie zobaczysz. Tylko ten odważny, złotowłosy bohater, znany jako Link, by tutaj ruszył taką klatkę, w której byłam zamknięta. Haha, wiedzieliśmy, że cię tutaj wlopiemy na taką zeldową przynętę. Jasne, hej, nie martw się, jak tylko znajdziemy prawdziwą Zeldę, wyślemy ją, żeby dołączyła do ciebie w piekle, obiecujemy. Okej. Okay. Dobra, wszyscy, to zdecydowanie on, to łapmy go. Pam, 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 pam. Para, pa, pa. Szybki jesteś. Ty. Znowu taka trójka. Dobra, po prostu daj mi się. I teraz ty. I teraz ty. I teraz ty. Fajnie zobaczyć taką Zeldę w skórze Zeldy, ale robiącą takie nietypowe wyrazy twarzy, tak? Nie zeldowe bardzo. Tyryty. Tyryty. Okej, to już 10. Pułapkę Iga Klanu. Trzymaj pieniądze. Zostawia nam to ile rzeczy? Wydaje mi się, że tylko jedną. Stajnię mamy, zdobytą już. No i możliwe będzie jakaś jeszcze stajnia tutaj, na przykład po tym jak zajmiemy się tą katastrofą. To stajnia, która jest zamknięta i przenieśli się tutaj, zostanie z powrotem otworzona? Coś na takiej zasadzie? W krainie grzybów nigdy nie byłem. A pamiętam, że coś dziwnego tam się działo. O, Grejkowie teraz po prostu tutaj są. Mimo, że nie jest to wróżkowa lokacja,
Wróżki są naszymi fanami, yo! Okej, nie możemy poprosić ich o jakiś specjalny występ jako taką bonusową nagrodę za zrobienie tego wszystkiego. Violin, seria. Dobrze, że nie maj 10 czy coś. Okej, tutaj się zebrali. Widzę, dniucham historyjkę tutaj dobrą. O! Te ptaki chyba by znowu były tęczowe. Ta stajnia hodowała tutaj białe kozy. Do czasu, kiedy te białe kozy zniknęły nagle bez śladu. I nie kończy się na tym. Niektórzy mówią, że widzieli, jak Zelda była w to zamieszana. W każdym razie, pogadaj z Czorkiem, on może coś będzie wiedział. Czork? To ty? To wydajesz się ty? Jest puste miejsce, gdzie kozy się pasły czy siedziały? Hej, czy widziałeś jakieś białe kozy niedaleko? Nie pamiętam szczerze, czy eksplorując coś takiego widziałem może? Robiłem dla nich tyle, tak się nimi opiekowałem, ale pewnego dnia po prostu uciekły. Nawet nie skończyły swojego jedzenia, heliańskie szyszki nie zostały nawet wzruszone, ruszone. Okej, podążałem za przepisem Zeldy idealnie, ale czy to mogło być jedzenie, które je wypędziło? Odwiedziła stajnię jakiś czas temu i dała nam przepis specjalny. Naprawdę niesamowite, jak bardzo zna się na zwierzętach, nigdy nie spodziewałem się jednak, że ona zrobi jakiś przepis na zdrowe żarcie. Dla zwierząt, pasze. Główny składnik tego to hyliańskie szyszki, szychy. Wtedy nadeszła burza i wzdmuchnęła butelkę z przepisem. Nie byłem w stanie jej znaleźć, więc teraz tworzę z pamięci ten przepis. Ale co sprawiło, że te kozy wypluły te szyszki i uciekły? Czy one naprawdę tak nienawidzą przepisu Zeldy? Okej. Okej, co robimy właściwie? Muszę znaleźć przyjaciela. Nie ty jeden. Dobra, chodź. Może akurat robiąc to... Jeśli dam radę robić to, może znajdziemy coś? Jakieś poszlaki na temat kuski? Nie znajduję żadnej poszlaki na temat kuski. Kuzy! Kuzy! Gdzie jesteście, kuzy? Trzymaj. Daj mi swoje nasienie. Nawet podwójnie, o kurcze. Wow, ale stres. Czasami fajnie jest spojrzeć w niebo i zobaczyć to. Wielki czerwony księżyc. A kozy, jakiekolwiek porady tam były na temat tego, gdzie mam ich szukać? No niezjedzone szyszki. No chyba tak, mamy taką ścieżkę. No właśnie, tutaj gdzie była ta misja Koroka mniej więcej. Po prostu sobie tutaj są. Po prostu sobie tutaj żyją. Okej. I butelkę mają, ale co? Co? Wow, to są moje białe kozy, więc tutaj uciekły. Szedłeś za mną? Czy te kozy to tak naprawdę Iga Clan? Tutaj, tak się cieszę, że wszystkie jesteście okej. I ty je znalazłeś, dziękuję, nie zapomnę ci tego. Ta butelka, przepis Zeldy. Zobaczmy. Tak, o nie, czekaj. Co? Zamień te szyszki na proszek. Nie powinienem używać ich w całości? Powinienem był wiedzieć, że coś było nie tak. Naprawdę wydały się ciężkie do zjedzenia. Moje biedne, słodkie kozy musiały uciec przez to okropne jedzenie. Niepotrzebnie wątpiłem, bywa przepis Zeldy. Okej. Tym razem w inną stronę, po prostu. Hej, Zelda była super, tylko ten się wygłupił troszeczkę. Dobra, 11 spraw za nami. Idź dalej, coś tam, masz pieniądze. Dobrze. I mam wrażenie, że to tyle. Nie wiem, czy jest sens sprawdzać te mini stajnie na przykład. Wydaje mi się, że nie raczej. I nie wiem, czy są jeszcze jakieś duże stajnie, które pomijam. No zakładając, że we starych stajniach nie ma nowych misji, tak tych, które były tak nietypowo bez misji, było parę takich, po prostu w nich nic nie ma, to by było wszystko, co możemy. I może na pustyni jest jedna czy dwie stajnie jeszcze. Znaczy wiemy, że była jedna, ale się zmyła przez tą burzę piaskową, więc nie wiem. Ale myślę na razie, skoro jesteśmy już mniej więcej w pobliżu, możemy zabrać się za tutaj dostanie się mniej więcej do kryjówki Iga Clanu. Jest jakieś latające wyspy tutaj? Możemy zacząć z tego miejsca i po prostu zwiedźmy sobie ten kolejny region, bo chyba sidequesty na razie zrobione. Już tutaj tylko się spojrzy. Mamy coś wielkiego, wartego zerknięcia na to. Ogarnięcia. Parę wysepek niewielkich tutaj. To wydaje się główna rzecz. Główna rzecz na niebie w tym kawałku świata. Wieża też niedaleko pod tym. Gdzieś tutaj pomiędzy tymi górami jakoś tak się schodziło. Była kryjówka Kogi stara, więc ciekawe, raczej nie powtórzą po prostu znowu jego klanu jak był kiedyś. Szczególnie, że już ich akcja jako taka zakończona. Ale trzeba zerknąć, co się tam dzieje. Myślę też najlepiej byłoby zacząć od... Zależy, zaraz radar nam pewnie powie. Zanim będziemy tą kulkę zwiedzać, która jest dużo większa niż poprzednie. Mam wrażenie przynajmniej, że jest ogromna. Zależy, czy jest szrajn w środku, czy nie, bo chcielibyśmy szybko podróż w razie jakby coś poszło nie tak. Na początek. Przy okazji możemy zerkać, czy smoku gdzieś tam leci? Nie mam pojęcia, gdzie jest elektryk w tym momencie. Jest wieża jedna, tutaj wieża jedna, całkiem niedaleko, wieża pustyni.
tak jest przy wejściu do tego regionu, nie? Nie jakoś dalej odsunięta. Mam w ogóle odpalony indykator. Mam Shrine of Light. Mam coś takiego, co mi szrajny pokazuje. Okej, okay, wielka zagadka. No dobra, jak już tu jesteśmy, zobaczmy, o co chodzi. Starview Valley, Starview Obserwatorium magiczne, coś niezłego. Podoba mi się takie planetarium troszeczkę w kształcie planety również. Znowu motyw zmiany grawitacji. Wielkie zagadki lustrzane. Aha, w każdą stronę to idzie. Mogę obracać tym, gdzie chcę. To jest na pewno coś. To jest na pewno kierunek skuteczny. Okej. To jest dziwaczne całkiem. Chcemy, żeby światło tutaj szło. Ty nic nie robisz. Jest dużo rzeczy do aktywowania. O, idźmy drogą światła na razie. Tutaj się odbija. To leci do góry, to leci tam, to leci tu. I kończy się na ścianie, co ciekawe. Kończy się na ścianie, więc to nam zbyt wiele nie daje. Ciebie walniemy na lewo, ideal. O, lepiej być nie mogło. Ty jesteś... prawie jesteś bardzo źle. Jesteś bardzo, bardzo źle. I ciebie walniemy już na środek chyba. To może być... no jako tako wszystko. I z tego środkowego poleci do aktywowania sobie jednego z przełączników. Jeśli tym obrócimy odpowiednio. A, tylko teraz jak tobą pokręcę, to wyłączam oryginalną rzecz. Ale... tak ma to trzy ustawienia czy coś takiego. O właśnie, no. Jest kilka źródeł światła, więc wyłączyłem jedno, włączyłem drugie i tak dalej. Zaskoczyło wszystko. I shrine magicznie się robi, dlatego... nie było słychać pik-pik, bo shrine jeszcze nie istniał. A tutaj indykator troszeczkę nie działał przez to. Taki mały haczyk, że jeśli shrine nie istnieje, to go nie pokażemy ci. Co jak najbardziej ma dużo sensu. I jeśli później się pewnie to rozwiąże, dostaniemy sobie... o, wolę mędrca. Których już tylko 4 chyba zostało do znalezienia. Co ma sens, no mało latających wysp zostało do odkrycia. Spadająca gwiazda, nie mam pojęcia właśnie. Nie mam pojęcia co tej użyteczności, próbowałem coś tam, ale mi nigdy nie wychodziło. Może na gibdo jest dobra? Na zombiaki? Światłem zabijać? No bo próbowałem na gloom? Gloom nienawidzi słońca, tak? Ale... ale światło nie wydawało się go... nie mam pojęcia. Staram się, ale mi nie wychodzi znalezienie dobrego użycia spadającej gwiazdy. Mój pomysł tutaj to wykorzystanie tego bloczka jakoś. Jakoś ciekawie. Mogę go umieścić jak tylko chcę, prawda? O właśnie, jeśli umieszczę sobie mniej więcej... tutaj... tobą mogę pokręcić jak chcę. Idealnie prawie milimetry. Trochę do tyłu. Mamy... o właśnie, takie zagadki, tak? Rób jak chcesz. Masz milion narzędzi. Wiesz co musisz zrobić, jest to troszeczkę skomplikowane. Coś wykombinuj. Tak. Takie rzeczy. Lubię takie rzeczy. Mądry? Mądry, oczywiście, że mądry. Na pustyni... praktycznie zero latających wysp. Tak samo jak u Goronów było, z wyjątkiem tutaj... pewnie Króla Glioka, domyślałbym się. Wygląda jak to to jak miejsce Króla Glioka. Dwie części map bez latających wysp, tutaj też praktycznie. Nad Lasem Koroków było parę, ale nie bardzo dużo. Więc też nie powinno to zająć strasznie dużo czasu. O hej, ciebie nie będzie trzeba szukać jakoś ciężko. Po prostu burza piaskowa, tak? Czy... no zobaczymy, może coś więcej. Widoczność znowu zerowa, o! A to się cieszę, że nie było tam to jedynym miejscem. To burzowe... o, gdzie piąty mędrzec siedział. Tutaj wydaje mi się, mamy podobny motyw tego, że właśnie... że właśnie praktycznie nic nie widać. A to wydaje mi się też wieża typu... coś musisz zrobić zanim... Zaraz. Zaraz, jest wszystko zakopane pod ziemią, ale zabawnie. Jest wieża podkopana, musimy jakąś jaskinię znaleźć, żeby aktywować ją sobie z dołu. Zabawnie, nie obchodzi mnie co tam mówisz. No myślę, że nie będzie to nic bardziej skomplikowanego. Jest oczywiste przejście i zapewne... no właśnie, albo ascendem, albo nie ascendem. Możliwe, że właśnie ascendem, że jest ośnieżone dookoła. Aha. Jest ośnieżone dookoła, jedyna droga to tutaj przez sufit. Coś takiego. Wskoczyłeś pod to. Da się naprawić.
I teraz byleby... O! Dobra. Świetny pomysł, tak? No, ośnieżony dookoła, jedyny dostęp to taki. Piękne. Chociaż jest jeszcze jakieś przejście bezpośrednie bardziej. Wydaje mi się ośnieżone jednak tylko z... A, taka mała jaskinia tutaj. I tyle. Nie ma jakiegoś tunelu jaskini. Jedyna droga była taka. Skoczmy do tego szrajna po prostu. W kryjówce Iga Klanu, wydaje mi się. Jest to szrajn. Troszeczkę wiedzy na temat powietrza, ale... Wydaje mi się, że w powietrzu nic więcej tu nie ma. Mhm. Gerudo wzgórza, parę szrajnów dookoła. Jedna wielka dziura to jest tam, gdzie Koga wpadł, co nie? Ta gigantyczna. Ta mniejsza jest koło szrajna. I w powietrzu nie wydaje się być tu kompletnie nic wartego uwagi. No niewykluczone, że właśnie to jest to miejsce, gdzie... Gdzie była baza Iga. Tutaj. Ty jesteś nowym. Wow. Okej. Cutscenka w tym regionie, szczerze? Nie kojarzę, żebym widział to wcześniej bardzo mocno. Jest akurat tak, że trzeba z tej pustyni się patrzeć, żeby to się pokazywało na tej scenie, tak? Jest to skierowane tak w bok, że z całej reszty świata jest ukryte. Mhm. No jakoś tego nie kojarzyłem bardzo mocno z tej świątyni starożytnych. Jakoś dużo tam pod uwagę nie brałem. Spoko, spoko, zaraz jakiś kawałek fajny fabuły nam wysyk o oczy. I czy jest to Iga Klanowe, czy nie jest to Iga Klanowe? Możliwe, że po prostu tutaj pod ziemią jest taki kawałek lokacji, że z tym się łączy z tym. Zobaczymy. Są jakieś elementy cywilizacji, o właśnie. Czy to nie jest miejsce, gdzie się walczyło z Kogą? To bardzo wygląda jak miejsce, gdzie się walczyło z Kogą. Tak ozdobione specjalnie, o właśnie. Kryjówka Iga Klanu. Ich muzyka. Mhm, no spoko, spoko, spoko. Fajne miejsce. Zobaczyć tutaj te bardziej kanionowe elementy, nie śnieżne góry. Tak pomiędzy pustynią a wielkimi górami ten... To właśnie pomiędzy jest fajne. Zbalansowany plan. Okej. Okej. Czy muszę robić cokolwiek? Kompletnie nie. Czy muszę robić cokolwiek? Kompletnie nie. Tak mi się wydaje. Mogę beczkę sobie do pomocy wziąć, ale nie wiem czy... Czy będzie mi to potrzebne? W taki sposób na pewno. Daj sobie beczkę, żeby stanąć na nią. To jeszcze jest zatrzymane w czasie przez całkiem długą chwilę. Nie no, raczej na luzie. Na luzie, luzie, luzie. Tutaj tak samo. Tam jest coś... Coś? A tam jest skrzynka coś. Okej. Fajnie wiedzieć, że jest to skrzynka. Jakby... Gdy widzę coś, już rozwiązanie w głowie mam ułożone i proste, tak zero myślenie wymaga. Oszczędzę sobie. Teraz jednak... Jesteście odpinalni? Nie jesteście odpinalni, to ciekawe, trzeba przeciążyć po prostu. No trzeba, nie trzeba, prawda? Trzeba, nie trzeba. Możemy dać sobie coś takiego przykleić. I wydaje mi się to całkiem... Całkiem fajne rozwiązanie. Wykorzystujemy tą wagę na swoją korzyść, żeby sobie drogę do wyjścia zrobić, co jest całkiem satysfakcjonujące. Robienie tego tak, nie przeciążając, a wykorzystując przeciążenie już dostępne, żeby mieć stabilność i żeby coś takiego sobie zrobić. Lubię. No na pewno ostatni kawałek Iga Klanu ubrania będzie tutaj, tak? Tyle wiemy, ale czy jakaś znowu fajna akcja z Iga Klanem? Raczej nie, skoro fajne akcje z Iga Klanem działy się pod ziemią. Tak, tutaj po prostu mamy jakieś przejście. Mamy, chwilowo nieczynne. Ciekawe, o co im chodzi. Czy trzeba z drugiej strony po prostu przyjść do nich, czy... Możliwe, że po prostu stąd jakoś ścieżkę sobie znaleźć. Teraz, jak wygląda sytuacja? Jest jedno tutaj. I jest jedno jeszcze... Właściwie dwa nawet. Tutaj, tutaj, tutaj parę rzeczy w tych okolicach, więc skoczmy do tych dwóch. Nie wiem, czy... No myślałbym, jej takie góry wysokie są idealne pod chowanie rzeczy pod ziemią. Żadnych zielonych światełek póki co nie widzę. A nieważne, po prostu sobie leży, przynajmniej to jedno. Zobaczymy jak będzie z drugim. No drugiego... Aha, drugie też po prostu sobie jest. Okej, nic bardziej prostego. Skoczyć sobie do tego z góry i tyle. No przynajmniej gdy są takie na widoku, wiemy, że będą to... To całkowite pełnoprawne szrajny, a nie tylko wejdź. Co jest dobrą rzeczą? O, tu sum. Yikes? Yikes? Psych? Yikes? Psych? Co? Ale? Dlaczego? To legalne? Tak można? To był shrine quest? Dlaczego to było takie od razu? Dlaczego? To ma sens? Dlaczego?
Nigdy nie było tak, że takie na widoku nie miały nic. Dlaczego? What? Nie rozumiem. Ej, serio, nie rozumiem. Nie rozumiem. To był Shrine Quest? Halo? Halo? Ktoś mi wyjaśni? Halo? To nie było ukryte nawet. Tak na płaskim. Halo? Okej. Nie są to shrine'owe wielkie rzeczy. Są to po prostu eksploracyjne wielkie rzeczy tutaj. Tutaj niedaleko. Okej, jaki jest twój problem, dlaczego światła tutaj nie ma? A przy okazji, Bright Bloom? Nie? Daisul? Zaskakiwało! Zaskakiwało, okej. To nie działa. Zaskakiwało troszeczkę. Gdybym był wystarczająco szybki. Było! Było na maksa, ale za krótko najwyraźniej. Wykrywa tymczasowe światło, niestety nie daje do końca stałego światła. Więc już zróbmy to. To jak należy. O właśnie, gra już tutaj bardzo, bardzo. Nawet daje nam dokładnie to, czego potrzebujemy. Jezu! Nawet nie potrzebujemy dużo. Jedno takie. No trzeba chwilę poczekać z tym światłem, więc strzałą czy tymi fleszami wykrywa, że jest to światło. Ale jest to za mało. Co może się chować za takim skomplikowanym czymś pięknym? Jaskinia serio? Okej, mam okazję, żeby się przekonać, że to kompletnie wam nic nie robi. Mojemu smutkowi nic to nie robi. A ogień was niszczy. Wszystko inne nie dotyka was praktycznie. Wow, gibto znajduje się tutaj dużo. Nie zrobię bardzo dużo, ale to was powinno po prostu wyczyścić w sekundę. Każdemu troszeczkę ognia. Po prostu, jako przeciwnicy oni mało co robią. Powoli idą w naszym kierunku. W odróżnieniu od niektórych tego typu przeciwników z Zeldy. Nawet nas nie zatrzymują w miejscu, więc nie są kompletnie straszni. Jak powinni chyba być. Okej. Co za to mamy tutaj, to rzeczy do rozwiania. Za pomocą wiatru, tak? Piasek do rozwiania. Piasek do rozwiania wiatrem. Tak jeszcze... Jeszcze nie widzieliśmy zbyt wiele razy. Może z raz czy dwa coś takiego miało miejsce. Ale nie było to częste. Kolejna fajna rzecz. Ten co robi ze rzecz z fizyką. Żeby mnie nie zabił, gdy tak się kręci. Jestem na hita. Kulu limpa. Pierwszy part zestawu Tingla. Ciekawe co robi, gdy zdobędziemy trzy party tego ubrania. Na pewno będziemy chcieli to sprawdzić. Zobaczmy szrajnik sobie jeszcze ten drugi tutaj obok. No tutaj musi być to pełnoprawny. Byłoby bardzo, bardzo głupio, gdyby było inaczej. Ładnie ośnieżony. Maja Mac. Ścieżka dla kulki. Kulki. Ty jesteś czymś? Wyglądasz jakbyś był czymś. Wow, to całkiem rozbudowane. Aha, kulkę przyprowadzić do wyjścia. Jest droga do góry. Dla nas wygodna, tu znajdziemy kulkę, co nie? Skrzynka po prostu sobie leży. Kulka leci tam daleko. Tutaj mamy... Zaraz. Tutaj mamy kulkę. Tam leci inna kulka. Na czym to ma polegać w takim razie? Są one innych rozmiarów, czy... Czy co dokładnie? No bo tu jest jedna, a tam leci kolejna. Tamta jest z innego tworzywa. I po prostu chyba spada. Okej. Tutaj nie jest strasznie daleko, ale mam... pomysł, żeby coś takiego zrobić. Normalnie bym nie dał rady, prawda? I wysoki skok, jak nigdy, ze skrzydłowej tarczy tutaj dał wystarczająco wysokości. No nie ma szans, że samemu bym doskoczył. No, tutaj szczególnie czuć bardzo różnicę tego. Okej, ale o co chodzi? Bo kulkę zaprowadzić to wydaje się banał, ale też wydaje się nie chodzić o to. Miejsca na dwie kulki są tutaj, ale dziwne. Ale dziwne. Znaczy tak, nie jestem po prostu pewny dokładnie, czy powinienem... No prosi się, żebyś ją zabrać i do wyjścia się tak przenieść, ale... Aha! Sprytne to akurat jest bardzo. Na kulce, no zwykle na bloczkach, na kostkach bardziej przychodzi do głowy ascend. Kulka ciągle działa i tutaj mamy nic bardziej prostego jak po prostu złapać, puścić, przez co twoja fizyka się zmienia. I lecisz w moim kierunku. Mamy bałwana dwukulkowego. Ale... Ale po co? I dlaczego? No potrzebuję pewnie małej kulki. I o to chodzi, tak? Że żeby wyjście sobie odblokować potrzebuję małej.
Muszę użyć dużej, żeby zdobyć małą. Szczerze nie głupie. Nie był to skomplikowany jakoś, czy w ogóle. Ale... No znowu taki motyw, że mamy dwie kulki, potrzebujemy konkretnie jednej z nich. Wykorzystujemy dużej starszego brata do młodszego uratowania, czy coś. Miało to jakiś pomysł całkiem fajny. No problem jest taki, że zawsze rozwiązania są oczywiste, tak? Nie trzeba za bardzo myśleć wiele, nigdy. Ale przynajmniej tak. Coś sprytnego, zawsze cieszy. Więc tutaj są dwa szrajny na pograniczu, ale tym będzie można szczerze się zająć, jak już będziemy zabierali się za drogę na pustynię. Teraz bym zobaczył po prostu tą dziurę wielką. Wygląda jakby tak bardziej niż pozostałe. Nie wiem, czy jest największą na świecie, czy nie, ale... Wydaje się duże. Nie wiem, czy jest ona związana z... A w ogóle ty jesteś też kolejnym takim bardzo na widoku. Aż się prosi, żeby do niego skoczyć, ale już sobie na razie... Na razie uspokójmy się, odpuśćmy. Chciałem tylko ten jeden region zbadać mniej więcej. Zobaczyć tą scenkę. No ta dziura wydaje się ogromna, ale... Przejście do Iga klanu myślałbym, że jest bezpośrednio tutaj pode mną. Tą dziurą przejść czy coś, ale... Ale ciekawe. Takie miejsce ze światłem. Miejsce jedno. Szrajnów bardzo dużo widocznych. Po prostu z góry się patrząc. Tu jeden, tam jeden. Tam jeszcze jeden. Wieża kolejna niedaleko. No niedługo, niedługo, tak? Ogarnę rzeczy, jakie się znajdują w lesie kroków i... I w następnej kolejności będę właśnie biegł do... Do Gerudo. Zaraz, za chwileczkę. A co u was się dzieje? No w sumie po prostu chyba wielka dziura i nic bardziej specjalnego. Smok już leci, jakbyśmy chcieli jego pazurek. Po prostu może większa niż zwykle. Ale w praktyce przepaść jak przepaść? Nie widzę, żeby coś się bardzo wyróżniało z wyjątkiem tego rozmiaru. Co za to mamy tutaj bardzo niedaleko, wartego sprawdzenia. To jedna z tych rzeczy, która zabiera nas z podziemi do nieba, tak? Z podziemi na powierzchnię. Raczej nie będzie to nic super wyjątkowego, ale jak już tu jesteśmy, czemu by nie zerknąć? Korzystałem jak na razie tylko z jednego takiego przejścia, ale też no nie spodziewam się nic specjalnego po nich, po prostu, że do takich minimalnie interesujących miejsc nas nie zaprowadzą. Nie wiem, czy są jakieś sekrety dostępne tylko za pomocą tutaj gigantycznych asendów. Jestem po prostu na górze. Nad tym. I w sumie tyle, dobra, nie było to nic specjalnego, ale zabrało mnie wyżej wygodnie bez teleportowania się do wieży. Więc nie mogę narzekać. No i w sumie skoro zabrało mnie do glifu, możemy sprawdzić, czy coś tu będzie dało się wypatrzyć niezłego. Na samym środku mamy tylko koroka. Jak zawsze. Jakiś jest w charakterystycznym miejscu glifu. Zaraz, tutaj się rysujesz? Tutaj się już coś rysuje. Jeszcze jak się światło odbija i tak dalej. Ciężko mi powiedzieć, co ten glif mógłby przedstawiać. Zaraz zobaczymy. No wydaje mi się, że jako tako już znamy wszystko. Wszystkie ważne informacje. Teraz jedynie kompletny obraz możemy sobie z pozostałych ułożyć. Nie wiem. Allow me to offer you my deepest apologies. Oh. On behalf of the Gerudo. Oh? For taking so long to accept your repeated invitations. Ciekawe. It is our desire to be accepted into the protective embrace of your kingdom. To serve it faithfully. A welcome appeal, Ganondorf. I will accept your vow of fealty to the kingdom of Hyrule. I understand that a single male is born to the Gerudo every 100 years. Receiving such an appeal from you, a hero to his people and a king by birth. Well, it is truly reassuring. It is my honor. When your Zonai ancestors first descended upon these lands long, long ago, they must have seemed to be gods. And now you rule as king, and have taken a Hyrulean woman as your wife. Your majesty has certainly risen above your admirable lineage. Most impressive. It is unfortunate that the noble Zonai no longer grace this world with their presence.
All except you and your sister, that is. Okej, okay, potwierdza się to. Even if something were to happen to me, both my kingdom and the peace it brings, these will endure for generations to come. Your actions today are appreciated, Ganondorf. I look forward to your future endeavors. You may leave. Your Majesty. King Roru, I believe that man's heart holds many dark ambitions. Just his name, even that, it gives me pause. I am well aware of his evil nature. For that reason, and others, I want him close. It will be easier to keep an eye on him. There is nothing to worry about. Okay. Ale napięta scena. Jedna z najwcześniejszych musi to być. Nie wiem, czy Zelda już im powiedziała o tym, że zna przyszłość, czy w ogóle im powie... No, no nie, na razie jeszcze. Okej. Okay. Okej, okay. Ciekawie się to oglądało. Minimalnie bardziej. Ludzki Ganondorf to ciekawy widok. Podoba mi się, jak kamera tam latała od łzy do łzy do łzy. Siódme. Ooo. Serio? Serio, tak daleko? Wow. Tutaj... Jestem zaskoczony, że taka rozmowa między nimi była na chwilę przed tym. Jak przyglądał się na tą łzę, tak planował to sobie, kamera nam mówiła, co Ganon myślał. Co było spoko. Kamerzysta był Ganonem w tej scence. No zbierał informacje, knuł swój dalszy plan. Jestem zaskoczony, że po tej walce tutaj zauważył ten kamień. Aha, na takiej zasadzie. No Zelda już im powiedziała wszystko do tego momentu. Ta wielka rozmowa, tutaj już gadają o tej drakonifikacji. No trzymaj przeciwników bliżej, dlatego pozwolili mu tu przyjść. Tutaj walczą, widzi, że Sonia i tak dalej, że używają tych łez. Więc tutaj udaje, że się poddaje, tak? Że okej, okay, będę służył dla ciebie, Rauru i tak dalej, spoko, chill. Ale tak naprawdę przyszedł planować sobie dalszy plan, tak? Ciągle wydaje się tak, jakby tak nie brali na poważnie tego. Król i królowa. Tak minimalnie. Zelda tam się trzęsie i tak dalej. Napięta, zestresowana, jak tylko Ganona widzi. Próbuje zachować poważną twarz i nie krzyczeć. W środku tam umiera. Nie widać podobnej reakcji po... pozostałej dwójce tutaj. Potwierdzone, że mamy tylko dwójkę Zona żyjących w tych czasach. Tylko Rauru i jego siostra. Ta po prostu, ten dialog między przeszłością i przyszłością w tej grze jest bardzo interesujący. Także Zelda cofa się w czasie, że potem, no pomiędzy tymi czasami odległą przeszłością i teraz się komunikujemy, to jest bardzo, bardzo interesujące. Że Zelda ma przepowiednie i zna historię tego, co się później stało, potem jak się cofnęła. I że musi z przeszłości walczyć, żeby nazwę przyszłości uratować. Robiąc, co tutaj nam wytłumaczyli robi. No okej. No ciężko po prostu zaakceptować, że tak po prostu pozwolili mu. I traktują go jak człowieka po tym wszystkim, mimo że wiedzą, co zrobi i tak dalej. I niedaleko później, spokojna rozmowa, chwilę później, ups, Sonia umiera. Demon królów się rodzi za pomocą kamienia. Okej. Pozostałe szrajny tutaj niedaleko, powiedziałbym, że już są częścią pustyni, więc na razie zabierać się za to nie będę. Jedynie zobaczmy sobie resztę tego gigaklanowego stroju. I ich ostatnią kryjówkę. Oryginalną bazę, może jakieś większe akcje tutaj będą, czy coś? Jak to wygląda? Też zamknięte? Też zamknięte, trzeba z podziemi jakąś jaskinię znaleźć? Ciekawe. Z dwóch stron wydawało się to nie za bardzo dostępne. Chyba, że po pokonaniu ciebie się otworzy. Fajny ruch, technika trzęsienia ziemią. O, są tam i wpuścili go. Znaczy nie. Spadaj, jedynie jego klan może wchodzić do tego miejsca. Ej, a ja chcę dołączyć, chcę nauczyć się tego ruchu fajnego. Aby do nas dołączyć, to stać się kolektywem otoczonym sekretnością. Nasze życie oddane mistrzowi Kodze. Kim jesteś nie ma znaczenia, jedynie twoja siła i lojalność i twoje umiejętności. Znajdź nasze trzy inne miejsca i zbierz cały strój
i wtedy wpuścimy cię tutaj. Okej. Okay. Faktycznie nauczył mnie nowego ruchu? To by było ciekawe. Idź sobie co? Trzy inne miejsca? Jego klan ubrania? Żartujesz sobie, nie ma szans. Okej. Okay. No były cztery miejsca faktycznie ich. Po prostu nie pamiętam kompletnie gdzie... Gdzie to było? Akkale zrobiliśmy, płaskowyż zrobiliśmy. Okej, przypomniałem sobie, zobrazowałem sobie jak to wyglądało na tej mapie. Okej, było to... Tutaj. Po prostu gdzieś... Tutaj. Albo tutaj, ale bardziej tutaj. Kojarzę, że obok lasu... No właśnie... Tutaj sobie przypominam, ale... Nie wiem, ominąłem to wtedy strasznie, najwyraźniej. Okej, dobra, ja znalazłem. Wszędzie są podpowiedzi kierujące nas w jakimś kierunku. No tyle było rzeczy po prostu wokół tej starożytnej, zapomnianej świątyni, że kompletnie... No, skupiłem się na 10 innych rzeczach. I to jedno mi wypadło z głowy, że też było. Było tutaj właśnie. Szczególnie, o właśnie, że tylko jedna podpowiedź była wcześniej, tak? Czy... No te mapy, pokazujące nam te wszystkie cztery miejsca. Zapomniałem. Mamy was, raczej... A nie wiem, mogę sprawdzić. Nie mogę za wami zawalczyć, dopóki ten... Nie, szkoda troszeczkę. Kto tam? Mogę was zamrozić szybko? Tak. Ty, raczej na... Co mi robisz? Co mi zrobisz? Przed chwilą zdobyte gibdo. Główka. Razy dwa. Ogromne są wybuchy smocze. Smoczych łusek, co ma sens. Nie wiem czemu. Nie. Powinienem był się tego w 100% spodziewać. Możliwe największe z tych ataków żywiołów, chociaż kamienie też są ogromne. Dobra, no pozwiedzamy sobie wszystko powoli. Szukamy bubula. Mamy bubula. Jest. Jest. Dobra, jest ostatni part. Będziemy mogli wrócić się do ich głównej miejscówki, gdzie... No wygląda na to, że jakaś duża akcja będzie ciągle. Masz te ciuchy, dzięki za ratunek. Czerwone spodenki. Wiemy co z tym zrobić. Domyślnie były one do skradania. Cały zestaw daje nam... Nic? Wyglądamy trochę głupio. Nie widzę, żeby cały zestaw miał jeszcze jakieś specjalne właściwości. To ja raz jeszcze. Kryjówko jego klanu. Widzicie? Macie taki wizjer fajny. Okej, możesz wejść. Zapowiada się na całkiem dużą akcję. Tak zawsze wasze miejsce wyglądało, całe miasteczko troszeczkę. Z tego wychodzi. Rzeczy do budowania, jakieś kolce. A może jest to po prostu tylko... Właśnie nie jest tylko jeden pokój, bo... Jeszcze w tamtą stronę troszeczkę dalej idzie. Pewnie jak się spali... Spali tą flagę waszą? Sztandar? Albo tędy? Bardziej tędy z uschodki po prostu i droga dalej. Nowa zbroja. Słyszałem o potencjalnym nowym członku. Zakładam, że jesteś to ty. Nie mogę uwierzyć, jak szybko udało ci się odwiedzić te wszystkie trzy strony. Imponujące. Ta kryjówka to główny filar Iga klanu podziemnych. Rozwijania się. Tutaj trenujemy naszych członków, budujemy specjalne pojazdy. I no, czego dusza zapragnie? Ogarniesz wszystko samemu, jeśli się rozejrzysz. Okej. Jest przejście dalej. Jest parę drobnych miejsc. Liczy się to jako miasteczko, co ciekawe. Sklep? Sklep z bananami. A wezmę, nie mam co z pieniędzmi robić. Proszę. Wasze bronie, niestety zniszczone. Jedynie... Zdjęcie by mnie... Aha, Iga klan ciągle. Liczy się jako... Jako... No coś do sfotografowania. Mimo, że tutaj robi troszeczkę za NPC-a. Co z tobą? Sprzedajesz mi to? Za stówkę możemy sobie takie kolce zgarnąć. I na przykład do broni przyczepić. Mogę chyba twój samochód za $1000 kupić. Okej. Stać mnie. Nie wiem co, ale... Okej. Mamy pojazd. Ale co z tego? No mamy. Fajny. I mogę zabrać go do jeżdżenia po pustyni i zabawy. Spoko. Nie wiem, czy potrzebuję tego. Aha. Wielka, centralna lokacja, gdzie kiedyś się dużo skradankowych rzeczy uprawiało. To było spoko. Kto mnie tych umiejętności ma nauczyć? Jeśli to jest faktycznie coś, co będzie się działo tutaj. Cześć, może ty będziesz mnie uczył? Wyglądasz na takiego. Tu jest jakieś przejście dalej, ale zacznijmy... Od...
tego pana. Co się dzieje? Wydajesz się ważny. Link musi upaść. O! O! U was się dostaje tą koronę. 100% odporności na pioruny. Yo! To jest świetna nagroda za przyjście tutaj. Więc ty jesteś tym nowym, tak? To miejsce, gdzie trenujemy. Zniknięcie Zeldy obrabowało Hyrule z ich ducha, co daje nam perfekcyjną okazję, żeby Hyrule padło przed nami na kolana. Jedyny problem to ten jej uparty, mały wojownik Link. Dostaliśmy raporty, że ciągle żyje. Nie chcę tego przyznać, ale jest niezłym wojownikiem, więc musimy szlifować swoje umiejętności, jeśli chcemy go pokonać. Jeśli liczysz się z życiem, to powinieneś trenować samemu. Okej. Okej. I może wygrasz tutaj ten oto hełm piorunów. To nasz święty skarb, kompletnie odporny na prąd, elektryczność. Ale jako, że jest tak potężny, możemy dawać go tylko dla tych, którzy sobie zasłużą, tak, są wytrenowani. Trening to walka na czas z innymi członkami Giga Klanu. Zobaczmy, na co cię stać. Masz minutę, zobaczmy, ilu pokonasz. Czy trzech pokonasz? Myślę nawet, że dam radę więcej pokonać w minutę. Okej, z czym na was wyskoczyć najlepiej będzie? Dym to jedna opcja, po prostu mocna broń. Nie oszczędzamy. Jeden. Żyjesz! Niewiarygodne, coś mocniejszego potrzebuję. Albo po prostu strzelić dwa razy. To też jest... Aha, byleby w głowę trafić. Byleby w głowę trafić jest po was. Dobra. O... A, no tak, pokonałem trzech i tyle. Dobra, to było niezłe. Jak na nowicjusza przynajmniej. Weź to. O, to też jest fajna nagroda. Następnym razem sześciu pokonaj. Kosztujecie to 100 rupii. 6 w minutę nie powinno być ciężko. Dajemy, 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 dajemy. Główka. Oj, oj, nie byłem pewny, co tu robisz. O, mam cię za słabą. Jak to nie? Znikaj. Główka, jak to nie była główka? Co ty gadasz, że to nie była główka? A ty mi z za pleców wypadaj, dobra. Może być i tak. Może być i tak. I ostatni. I ostatni, spróbujmy sztuczkę taką zrobić na niego. Jest to sztuczka, którą bardzo lubię. Okej. Okay. No, skrzydełka dają nam zawsze jeden możliwy strzał, tak? Wyskok w górę tarczą skrzydelatą daje nam czas na jeden strzał z łuku spowolniony. Świetna sztuczka, strasznie satysfakcjonujące jest to. Dobra, twoją nagrodą będzie lekcja. Serio? Serio? Więc jeśli schowam broń i teraz... No po prostu wykonuję ten ich ruch, tak? Specjalny. Okej. Okay. Mogę tym sterować jakoś na boki czy coś? A więcej miejsca potrzebuję do tego. Nie, po prostu leci do przodu. Giga Klan tym nakierowywał we mnie, chyba że ma to samo doprowadzenie na przykład, nie wiem. To co, teraz 9? Dokładnie. No z 9 nie powinno to wyglądać dużo inaczej. Tak myślę przynajmniej. Okej. Okay. Szukamy, gdzie jest głowa. Wykorzystujemy tą piękną, niesamowitą sztuczkę. Jak tylko... Często możemy. Jest to bardzo, bardzo fajne do wykonywania. Ciągle w kółka, ale zabawa jest to dobra. Złap za funkcjonujący łuk. Jeszcze więcej. Jeszcze więcej, od razu drugi. A, próbowałem już od razu strzelać. A, co wy mi tam robicie? Co wy mi tam brzydkiego robicie? Bardziej klasycznie? Możemy bardziej klasycznie. To mi pozwoli... O, nawet więcej zrobić. Jeszcze ktoś? Tam coś się... Nie, może akurat nie. O, ktoś? Coś? Gdzieś? Coś gdzieś? Ktoś? Oj, to... Nie psuj na końcu. Zacząłem się, nie mogę się ruszyć. Halo, halo, pomocy! Pomocy, nic nie chcę. Au! Bezbłędnie. Do czasu. I na koniec zepsuć, spoko. Te wysokie skoki są świetne i robienie tego. Nie jest to jakieś OP jak, nie wiem, rakieta do nieba, czy bomby, ale satysfakcja z tego jest super. Jest tak dynamiczne, szybkie, daje ci nie za dużo czasu na strzelenie, więc tym bardziej jest fajnie. Jeśli jesteś taki utalentowany, cóż, możesz mieć nawet szansę za tym Linkiem. Jesteś bardziej obdarzony niż mógłbym sobie wyobrazić, no dawaj, trzymaj ten święty skarb. Ten... Dobrze, taki ważny przedmiot tutaj dostać. E? Co jeśli przebiorę się za Linka? Ty, jak się tu dostałeś? Cóż, nie ma odwrotu. A, po prostu wyrzucają nas przed drzwi. I walczymy z nimi. Spoko. Yo. Tyle było moich skrzydełek pięknych. Yo. Spoko akcja, dostaliśmy piękną maskę. Cała akcja była spoko, fajna arena walki z jego klanem. Nowa umiejętność. Same dobre rzeczy. I cóż. Wydaje mi się, że to wszystko w środku. W kolejnym odcinku ruszamy do drzewa deku, do lasu koroków, zobaczyć co tam się będzie działo. I później dwie ostatnie lokacje. I finał. I totka.